Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, NeuroExpress w formie wideo. Do tej pory taki content był dostępny w formie pisemnej dla osób, które zapisały się na naszą listę newsletterową i słuchajcie, naprawdę warto tam być i za chwilę dowiecie się dlaczego. Jeżeli chcecie być na bieżąco, co się dzieje w naszej firmie, to właśnie ostatni wtorek miesiąca to będzie moment, kiedy będziemy publikowali właśnie NeuroExpress i będziemy mówili o tych rzeczach, które robiliśmy przed chwilą. Być może są jeszcze dostępne, są świeże, są gorące, ale o tych też rzeczach, które będziemy robili za chwilę pod kątem nowych szkoleń online'owych, stacjonarnych, wydarzeń, które po prostu warto wiedzieć, jeżeli temat działalności naszej firmy Cię interesuje, jeżeli temat neuroterapii Cię interesuje, jeżeli sposób, w jaki pracujemy z pacjentami, jak patrzymy na ludzkie ciało, jak łączymy wszystkie kropki, podoba Ci się, to warto być na bieżąco. Dobra, zaczynamy. Podsumowanie miesiąca. I teraz tak, co prawda, ja słuchajcie, nagrywam to 24 kwietnia, końcóweczka. Wy oglądacie 25 kwietnia. I 26 kwietnia odbędzie się, czyli troszeczkę w kwietniu odbył się, webinar Tarczyca w neuroterapii tylko dla osób, które są na naszej liście newsletterowej. I będzie to pierwszy webinar, który rozpocznie kurs psychoneuroimmunologii w ujęciu praktycznym. Będzie to kurs, który będę tworzył razem z Maćkiem Duczyńskim, Marcinem Zarzębłowskim, Aldoną Gaję, która jest specjalistką od badań laboratoryjnych i Karoliną Karabin, która jest biologiem molekularnym, ale też specjalistą od żywienia, od łączenia kropek, od hormonów i to wszystko będzie działo się na klubowej platformie, na platformie Neuroklubu i warto oczywiście w Neuroklubie być, szczególnie jeżeli temat pracy, temat hormonów, temat endokrynologii, temat psychosomatyki, terapii wisceralnej, terapii manualnej interesuje Cię, to Neuroklub jest zdecydowanie miejscem dla Ciebie. Tam są wszystkie materiały, które nagrywamy, wszystkie szkolenia online'owe, mamy co miesiąc zjazdy, mamy grupę, mamy live'y, po prostu dzieje się tego dużo, warto tam być. Natomiast 26 webinar dostępny dla całej listy newsletterowej i później wędruje on na Neuroklub i jest kontynuowany. Co dwa tygodnie wpada webinar, co wtorek wpadają materiały doszkalające i łącznie to wszystko w dniach 26 kwietnia, 5 lipca daje ponad 10 godzin materiałów właśnie z dziedziny psychoneuroimmunologii. Tak to wygląda. Dnia wczorajszego, czyli końcóweczka kwietnia, zakończył się kurs Kasi Bramańskiej i Artura Przywary pod kątem połogu. Połóg w zintegrowanej terapii urokinergicznej. Pierwsza edycja, bardzo zadowoleni ludzie, bardzo zadowolona Kasia, bardzo zadowolony Artur pod kątem prowadzenia tego szkolenia, więc temat urogynekologii ruszył w neuroprojekcie. Do tej pory nie mieliśmy kursu bezpośrednio kierowanego dla osób, które pracują w urogynekologii. Tutaj pierwsza edycja kursu w połogu, bardzo ważny obszar, kiedy z kobietami po porodzie, po ciąży trzeba po prostu pracować, bo później są pewnego rodzaju konsekwencje z tego powodu. Więc kursik, sztosik wpada na stałe do naszej oferty. Kolejne edycje już w październiku. Zapisujcie się w ciemno. Jeżeli temat urogynekologii Was interesuje, to na pewno będziecie z tego zadowoleni. Możecie słyszeć mojego psa, który szaleje tutaj. Sochi! Spokojnie troszeczkę. Spokój się. Zaraz idziemy na spacerek. Dobra. Dodatkowo w kwietniu odbył się webinar dotyczący bezpieczeństwa pracy z odcinkiem szyjnym. Webinar był wstępem do szkolenia, które będzie miało miejsce w maju, które prowadzi team Krzysiek Kwieciński i Patryk Baśmaga, którego możecie znać, dlatego że oni są naszymi prosto specjalistami pod kątem kursu masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym. Chłopaki poprowadzili w tamtym roku więcej szkoleń niż ja z Maćkiem, więc rozwijają się mocno, coraz większe zaufanie, cieszymy się, bo ten kurs rzeczywiście ich jest bardzo dobry. No i stwierdzili, że będą to rozwijali. Rozwinęli to materiały online'owe, webinar wpadł też na platformę Neuroklubu, można go oglądać. Chodź Mordko, wpadł na platformę Neuroklubu, można go oglądać. Natomiast i też był dostępny na listy newsletterowej i sytuacja wygląda tak, że będzie kurs, ale o nim za chwilę, bo będzie oczywiście w maju. Jesteśmy po spotkaniu klubowym, które miało miejsce w kwietniu. Spotkania są raz na kwartał, czyli tak naprawdę każda pora roku ma swoje spotkanie. Słuchajcie, mega sztosik, dlatego że były to warsztaty,
gdzie wspólnie z Maćkiem, wspólnie z moją żoną wprowadziliśmy ludzi w temat właśnie pracy z podświadomością, pod kątem pracy rzeczowo-krzyżowej, pod kątem pracy energetycznej. Bardzo fajne uzupełnienie neurocyki terapii pod kątem różnych możliwości, jakie takie podejście daje. I co tutaj się dzieje dalej? I to było tyle, jeśli chodzi o kwiecień. Warto jeszcze wiedzieć, że końcówka kwietnia, a dokładnie 27 kwietnia, to jest upgrade Neuroklubu pod kątem zmiany cen, zmiany tak naprawdę możliwości dostępów, dlatego że do tej pory można było dołączyć do Neuroklubu na miesiąc, na 6 miesięcy i na pół roku, ale nie oszukujmy się, dostęp miesięczny za dużo nie daje, bo czasami wypada tak, że tego spotkania klubowego nie było. Bardzo ciężko jest zrobić jakiś dobry kurs online'owy, który na naszej platformie jest w ciągu miesiąca, jeżeli chcemy zrobić to dobrze. Więc stwierdziliśmy, że te dostępy będą miały charakter 3-miesięczne, półroczne i roczne. Co ci leżeć? Leżeć? Co z tym mordo chcesz tutaj? 3-miesięczne, półroczne i roczne. Dodatkowo zmieniają się ceny, także jeżeli oglądasz ten materiał w miarę od razu po wyjściu, to warto dołączyć do Neuroklubu od razu. I dodatkowo zaznaczę, że osoby, które przedłużają Neuroklub, mam nadzieję, że o tym wiecie, macie 10% zniżki po pierwsze na kolejny Neuroklub, a po drugie, jeżeli przedłużacie na rok, a na rok się naprawdę opłaca najbardziej, bardzo Was serdecznie do tego zachęcam, to macie 10% zniżki na wszystkie inne szkolenia stacjonarne, a u nas będzie się działo i jak widzicie, już się sporo dzieje. Dobra, słuchajcie, mamy maj. Co się dzieje w maju? W maju po pierwsze będziemy kontynuowali właśnie kurs, nie tylko w maju, będzie to maj, czerwiec, kawałek lipca, kurs psychoneuroimmunologia właśnie w Neuroklubie, gdzie w maju wjadą pierwsze dwa webinary i dodatkowe 4 filmy, jeśli chodzi o praktyczne podejście. Filmy będą tworzone przeze mnie, Maćka Duczyńskiego, Marcina Rzymowskiego, a webinary właśnie będą Marcina pod kątem narządów nadzwyczajnych, jeśli chodzi o medycynę energetyczną, dokładnie medycynę chińską, i Maćka będzie pod kątem autonomicznego układu nerwowego. Także naprawdę dwa konkretne webinary wjadą na Neuroklubową platformę w maju. Jeśli chodzi, słuchajcie, o nowe szkolenia, to po pierwsze w maju startuje pierwsza edycja kursu Zaawansowany masaż tkanek głębokich, który mam przyjemność prowadzić z Michałem Dzierzgwą, którym prowadzę między innymi właśnie masaż tkanek głębokich. I jest to kurs, który jest rozwinięciem pod kątem holistycznego podejścia, spojrzenia komplementarnie pod kątem taśm anatomicznych, łańcuchów, połączeń meridianowych, połączeń, jeśli chodzi o centra energetyczne, pod kątem pracy z ciałem, budowania fundamentu od dołu, bardzo fajne podejście diagnostyczne, bardzo fajne podejście terapeutyczne i znowu jak na ten kurs padniecie, a jednocześnie byliście na MTG, byliście zadowoleni z tego kursu, to tutaj będziecie również zadowoleni. I to jest pewnik, a jesteśmy na etapie zamykania, tworzenia skryptu, jest naprawdę sztosik. Także do zobaczenia na kursie MTG Zaawansowane. W tym roku jest w maju w Warszawie, później na przełomie czerwca-lipca jest w Krakowie i być może jeszcze w okresie jesiennym uda stworzyć się jeden termin, ale to zobaczymy. Póki co zapraszam Was na te dwa, które już są pewne. Grupy póki co są małe, kameralne, ale zawsze tak jest na pierwszych edycjach. Jeżeli chcesz w fajnej atmosferze ten kurs zrobić, to do zobaczenia. Idąc, słuchajcie sobie dalej, mamy właśnie pierwsze edycje kursu pod kątem terapii manualnej, diagnostyki klinicznej, problemów klinicznych, pracy pod kątem tkanki miękkie i tak dalej. Wszystko, co dotyczy odcinka szyjnego, wjeżdża w maju, 28 maja i właśnie prowadzi to Marcin. I to, co się dzieje w maju, to wjeżdża jeszcze kurs właśnie dotyczący pracy z odcinkiem szyjnym. Terapia manualna, diagnostyka, bezpieczeństwo, wszystko, co w odcinku szyjnym Was interesuje, wjeżdża 28 maja, pierwsza edycja w Warszawie, prowadzi Piotrek Baćmaga, Krzysiek Kwieciński, czyli rozwinięcie tego, co jest na kursie MTG pod kątem odcinka szyjnego. Odcinek szyjny sprawia najczęściej ludziom najwięcej problemów, więc stwierdziliśmy, że idziemy za ciosem. Jeżeli jesteście zadowoleni z chłopaków pod kątem zamysłanego kursu MTG, to po prostu wbijajcie na kurs odcinka szyjnego. I maj to także, słuchajcie, pierwsza edycja modułu klinicznego w neurodiagnostyce i terapii. Do tej pory neurodiagnostyka i terapia miała 4 moduły.
Teraz wjeżdża piąty moduł, póki co możecie go zrobić jako moduł dodatkowy. Jest to moduł, gdzie tak naprawdę mam dodatkowe algorytmy w pracy z pacjentami z autoimmunologią, psychosomatyką, rozkminy, łączymy kropki, jest troszeczkę więcej informacji, dostajecie fajny skrypt, który jest idealnym narzędziem do pracy gabinetowej. Dodatkowo mamy egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, integrację, wszystko tak naprawdę pięknie zamykamy klamerką całą neurystykę i terapię, czyli cały NEET. I to jest dla osób, które skończyły już 4 moduły, ale od tego roku, od września i od października, a dokładnie we wrześniu w Krakowie, w październiku w Warszawie rusza kolejna edycja NEET-u. I teraz słuchajcie, ten NEET będzie obowiązkowo 5-modułowy, więc ten 5. moduł będzie domykał, będzie organizowany wspólnie ze mną i z Maćkiem i z naszym asystentem w Warszawie, z Mikołajem, w Krakowie z Mateuszem. Pięknie to domykamy wszystko i ten kurs staje się praktycznie metodą pracy, która może być samodzielnym narzędziem, które w gabinecie wykorzystujecie i macie cudowne efekty terapeutyczne. Także to, słuchajcie, dzieje się w maju. Dzieje się w maju dużo pod kątem stacjonarnych szkoleń i szkoleń online'owych, a dokładnie rzeczy, które dzieją się w Neuroklubie. U nas wszystko dzieje się aktualnie w Neuroklubie. Natomiast wybiegając troszeczkę dalej, to po pierwsze w lipcu w dniach 12-16 jest kemp, na który Was serdecznie zapraszamy, pod Warszawą, warsztaty ze mną, z Maćkiem, z Agnieszką Krycką, z moją żoną, z Markiem Kusiem, z Kubą Łoskiem, wszystko na przestrzeni środa, niedziela, wypchane warsztatami, a jednocześnie dużo fajnego, wolnego czasu, gdzie będziemy się integrować, robić ciekawe procesy. Zostało jeszcze kilka miejsc na właśnie kempa. Do zobaczenia. Fajna ekipa się szykuje, jeżeli już pracujesz troszeczkę w ten sposób jak my, albo chcesz ten klimat wejść, to kemp jest ewidentnie dla Ciebie. I co jeszcze? W czerwcu jest dodatkowe klubowe spotkanie, także troszeczkę wybiegam w przyszłość. 3 czerwca warto do NEET-u dołączyć na te 3 miesiące, czy tam na pół roku, czy oczywiście na rok, żeby na tym klubowym spotkaniu być, bo szykuje się naprawdę perełka. Perełka znowu stacjonarna i słuchajcie, to tyle. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie nasze kursy stacjonarne można zdobyć dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tak zwanego KFS-u, z bazy usług rozwojowych, z BUR-u. I jeżeli po prostu nie wiecie do końca, jak to zrobić, a chcielibyście załapać się, to pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do nas maila pod kątem kontakt@neuroprojekt.pl. I to by było na tyle. Jak będziecie tutaj śledzili nasze neuroekspresy raz w miesiącu, ostatni wtorek miesiąca, to będziecie oczywiście jak najbardziej na czasie, a wiem, że dużo osób chce dokładnie wiedzieć, co się u nas dzieje, gdyż od tego zależy troszeczkę ich kariera terapeutyczna, bo ten sposób pracy mi się spodobał, chcą tak pracować, więc widzimy się na szkoleniach stacjonarnych i online'owych. Do zobaczenia, bardzo było miło, trzymajcie się ciepło, hej!